tych z Was, którzy mnie jeszcze nie znają, to ja jestem Ola, a to jest kanał Szafirkowe Pasje. Kanał, na którym dzielę się z Wami moją pasją i miłością do rękodzieła. Tutaj rozmawiamy sobie szczególnie o dzierganiu na drutach i na szydełku. I dzisiaj właśnie chciałabym Was serdecznie zaprosić do wspólnego wdziergania i zaprojektowania takiej oto czapki. Ja moją czapkę wydziergałam z włóczki Drop Snapple na drutach 4 mm. Zużyłam niecałe 3 motki. W tym tutorialu pokażę Wam, jak zaprojektować sobie taką czapkę z dowolnie wybranej włóczki na dowolne druty i na dowolny rozmiar głowy, żebyście mogły sobie wydziergać taką czapkę czy dla siebie, czy dla dziecka. Zobaczcie, ta czapka jest zrobiona ściągaczem 2x2 i ma takie piękne tutaj zamknięcie krzyżowe. Ja to nazywam zamknięcie krzyżowe. I ma tutaj takie wywinięcie z takim specjalnym rowkiem, dzięki któremu czapka, zobaczcie, w ogóle się nie odgina podczas użytkowania, co moim zdaniem na przykład jako czapka dla dziecka jest naprawdę super. Oczywiście, tak jak powiedziałam, czapkę będziecie mogły sobie wydziergać dokładnie z takiej włóczki, z jakiej chcecie. To jest oczywiście wersja zimowa, dosyć gruba, ale spokojnie z tego tutorialu możecie wydziergać też czapkę, na przykład jako czapkę wiosenną dla dziecka, na przykład z jakiejś cienkiej bawełny. To, co musicie najpierw zrobić, to musicie znać obwód głowy, na którą będziecie dziergać swoją czapkę. Ja dziergałam czapkę dla siebie i mierzę sobie obwód mojej głowy. Obwód mojej głowy to jest 60 cm i na taki obwód będę robiła projekt mojej czapki. Drugim wymiarem, który może nam się przydać, jeżeli chcecie wydziergać sobie czapkę, która jest dosyć dopasowana, to jest odległość od czubka głowy do, powiedzmy, końca ucha, ale też tak dosyć luźno. U mnie ten wymiar to jest 25 cm i ja na tej podstawie będę szacować właśnie rozmiar mojej czapki. Będzie nam to potrzebne, żeby oszacować sobie moment, a w zasadzie wysokość, na jaką wydziergamy prosty ściągacz 2x2, czyli oszacować moment, w którym zaczniemy sobie zwężać naszą czapkę. Drugą rzeczą, której będziecie potrzebować, żeby rozpocząć projektowanie tej czapki, to jest próbka. Próbka ściągaczem 2x2. Także nabierzcie sobie na przykład 40 oczek na druty i wykonajcie ściągacz 2x2, wypierzcie i zblokujcie. Przyda nam się to do projektowania naszej czapki. Także serdecznie Was zapraszam do tutorialu i wydziergania ze mną właśnie takiej czapki. A jeszcze jedna uwaga, jeżeli macie ochotę, możecie też tę czapkę wydziergać bez tego wywinięcia. Jeżeli ja oczywiście Wam powiem, na co zwrócić uwagę. Tak naprawdę różnica jest tylko w samym rozpoczęciu. O wszystkim Wam powiem w trakcie dziergania tej czapki. Także serdecznie jeszcze raz Was zapraszam. Do zrobienia naszej czapki będziemy potrzebować drutów i włóczki. Ja będę robić moją czapkę z włóczki Drop Snapple, która niby jest przeznaczona na druty 5 mm. Ja jednak czapkę będę robiła na drutach 4 mm. I jeżeli zdecydujecie się nabierać oczka w ten sam sposób, to znaczy rozpoczynać czapkę w ten sam sposób co ja, to przyda Wam się jeszcze włóczka w kontrastowym kolorze. Najlepiej, żeby to była jakaś włóczka, która nie jest włochata, oraz dosyć duże szydełko. Ja tutaj mam włóczkę Yarn Arm Jeans, która jest bodajże przeznaczona na szydełko 3 mm, a ja mam tutaj szydełko 5 mm. Ale nim zaczniemy wykonywać naszą czapkę, to zrobimy sobie najpierw projekt. Ja tutaj mam kartkę, długopis i przyda mi się jeszcze kalkulator. Mam tutaj moją próbkę, którą już sobie wcześniej wykonałam. To jest próbka wykonana właśnie z włóczki Drop Snapple na drutach 4 mm z ściągaczem 2x2. I teraz sobie to próbka zmierza, to znaczy ile mam oczek na
na 10 cm. Przy czym sobie zmierzę w dwóch przypadkach. W przypadku, gdy nie rozciągam za bardzo mojej próbki, czyli bez rozciągania, można powiedzieć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Mam tutaj 26 oczek. A drugi raz zmierzę w momencie, kiedy tę próbkę sobie rozciągnę na taką wielkość, jaka jest dla mnie akceptowalna, żeby moja czapka tyle się rozszerzała. No powiedzmy, dla mnie to będzie tyle. I tutaj mam w 10 cm Tutaj mam w 10 cm 20 oczek. Mój obwód głowy, tak jak już Wam wcześniej mówiłam, głowy to jest 60 cm. To teraz robię sobie wyliczenia. Najpierw mierzę, ile bym miała oczek. Ile oczek by dało mi 60 cm, gdybym wzięła tę wartość? Czyli tak, 10 cm to jest 26 oczek, czyli to jest bez rozciągania. A 60 cm to jest mój x. I x wyliczę w ten sposób, że pomnożę obwód mojej głowy, czyli 60 cm razy ilość oczek, która mi daje 26, która daje mi 10 cm i dzielę przez tą wartość, czyli przez 10 cm. Teraz sobie policzę. To mój x to jest 156 oczek. I liczę teraz to samo dla tej wartości, czyli po rozciągnięciu. Czyli mam tak, w 10 cm 10 cm daje mi 20 oczek. 60 cm, czyli obwód mojej głowy, to jest mój x. To x równa się obwód mojej głowy, czyli 60 cm, razy 20 oczek, czyli liczba oczek, która daje mi, którą daje mi 10 cm i przez 10 cm. I to mam 120 oczek. I teraz między tymi dwoma wartościami, czyli między 156 oczek u mnie, a 120, znajduje się liczba oczek, która będzie dla mnie odpowiednia do wykonania mojej czapki. I teraz warunkiem wykonania czapki z tym zamknięciem krzyżowym jest to, że liczba oczek, którą mamy na początku, będzie podzielna przez 16. Ja robię sobie w ten sposób, że tą większą wartość, tą większą liczbę oczek dzielę sobie przez 16. Przez 16. I to mi daje 9,75. I teraz mnożę sobie, sprowadzam do całkowitej liczby, czyli 9 razy 16 to jest 144 oczka. To jest pierwsza liczba oczek, pierwsza wartość, która byłaby odpowiednia dla mojej czapki. Druga jeszcze w tym przedziale to jest 8 razy 16 i to jest 128 oczek. I teraz jeszcze jedna kwestia, o której chcę Wam powiedzieć.
Jeżeli liczba oczek, którą wybierzecie, podzielone przez 16 da Wam nieparzystą liczbę, to Wasze zamknięcie będzie wyglądać w ten sposób. Zobaczcie, mam tutaj narysowany, powiedzmy, czubek mojej czapki. Tutaj na ten turkusowy kolor pomalowałam oczka prawe. Widzicie tutaj, jest ten krzyżyk, który się tworzy na czubku. I zobaczcie, tutaj do tego środka dojdziecie lewymi oczkami. Jeżeli wybierzecie parzystą liczbę oczek, to tutaj macie ten krzyż oczek prawy, wykonany z oczek prawych i do krzyża tutaj dojdziecie oczkami prawymi. Taka jest różnica. Jeżeli ma to dla Was znaczenie, to wybierzcie taką liczbę oczek, która da Wam taki bądź taki wygląd. Dla mnie to nie ma żadnego znaczenia, a ponieważ, jak widzieliście, gdy mierzyłam głowę, mierzyłam ją tak jakby pod moim warkoczem, a mam dosyć grube włosy, więc ja sobie mimo wszystko wybiorę większą liczbę oczek i będzie to liczba oczek, którą ja rozpocznę moją czapkę. Więc dla mnie ta wartość tutaj to jest liczba oczek, którą będę robiła moją czapkę. I teraz tak, jeżeli macie zamiar rozpocząć czapkę w ten sam sposób co ja, to nabieracie na początku połowę tej liczby oczek. To znaczy, u mnie to jest 144 podzielić przez 2, to są 72 oczka. Jeżeli nabieracie inną metodą, to po prostu nabieracie sobie tyle oczek, ile macie, ile Wam wyjdzie z tych wyliczeń. Więc bierzemy się teraz za dzierganie. Ja najpierw biorę sobie moją tą dodatkową nitkę i będę robiła sobie na drucie takie pętelki. To znaczy, najpierw robię sobie dwa oczka łańcuszka. Biorę moje druty, na których będę dziergać. I teraz zobaczcie, tą nitkę, którą przerabiam, podkładam sobie pod druty w ten sposób. Widzicie, nitka jest pod drutem i robię oczko łańcuszka. I teraz przekładam nitkę pod drutem i robię oczko łańcuszka. W ten sposób. Nitka pod drutem, tak jakby owijamy drut i robimy taką pętelkę. I takich pętelek na tym drucie robicie połowę z liczby, która Wam wyszła, którą wybrałyście sobie jako liczbę oczek w Waszej czapce. Tak jak Wam wcześniej wspominałam, u mnie to są 72 oczka, więc robię 72 takie pętelki. I spotkamy się, kiedy będę miała już wszystkie te pętelki na drucie zrobione. Ok, i robię sobie teraz jeszcze dwa oczka łańcuszka i mogę już oderwać sobie tę nitkę. Mam tutaj na drucie 72 oczka. Już ta nitka różowa nie będzie mi potrzebna. I teraz biorę sobie już moją docelową włóczkę i pierwsze okrążenie i dwa kolejne jeszcze okrążenie, czyli łącznie trzy okrążenia, przerabiam sobie na lewo. Więc biorę sobie moje druty i zaczynam po prostu te oczka z drutu przerabiać na lewo.
Ok, przerobiłam sobie pierwsze okrążenie. Sprawdzam sobie, żeby ten mój łańcuszek był ułożony tutaj do środka tego mojego kółeczka. Włożę sobie znacznik i przerobię jeszcze dwa okrążenia samymi oczkami lewymi. I spotkam się z Wami, jak już będę miała te dwa okrążenia lewe przerobione. Ok, mam przerobione trzy okrążenia oczkami lewymi. I teraz chcę sobie w kolejnym okrążeniu zbudować sekwencję 2x2 i podwoić liczbę oczek, którą mam nabrane. Przy czym, jeżeli robicie czapkę z wywinięciem, to pamiętajcie, że zależy nam, żeby mieć początek i koniec okrążenia między dwoma oczkami lewymi. Natomiast jeżeli nie robicie wywinięcia, to początek i koniec okrążenia chcemy mieć między dwoma oczkami prawymi. Ja robię czapkę z wywinięciem, więc będę miała początek i koniec okrążenia między dwoma oczkami lewymi. Oczywiście, jeżeli nabieracie oczka w inny sposób, to przypilnujcie tego, że jeżeli z wywinięciem, to początek i koniec okrążenia między dwoma oczkami lewymi, jeżeli bez wywinięcia, to między dwoma oczkami prawymi. I teraz zobaczcie, na drucie mam same oczka lewe, a oczka prawe będę sobie budować z podniesienia. Zobaczcie, gdy popatrzycie tutaj na to moje rozpoczęcie, to zobaczycie tutaj takie przy tej mojej różowej nitce takie tutaj oto pętelki. I te pętelki będę sobie podnosić i przerabiać je na prawo. Ok, to najpierw Wam pokażę, co by było, gdybym chciała zrobić czapkę bez wywinięcia. Więc bym chciała mieć początek i koniec okrążenia między dwoma oczkami prawymi. Oczko prawe zbuduję sobie z podniesienia pętelki tutaj, ale ponieważ nie mam pętelki, bo tutaj mam tą nitkę rozpoczęcia, to po prostu nawinę sobie tę nitkę na drut i przerobię to na prawo. I potem dwa oczka lewe. I będę podnosić pętelki. Jak podnosić pętelki, to za chwilę Wam pokażę. Ja jednak chcę mieć początek i koniec okrążenia. Chcę mieć początek i koniec okrążenia między dwoma oczkami lewymi, więc na początku przerobię sobie jedno oczko lewe z drutu. I dopiero w tym momencie podniosę sobie tą nitkę, to znaczy oplatam sobie drut tą nitką i przerabiam ją na prawo. Drugie oczko prawe, zobaczcie. Jak pociągnę tą moją różową nitką, to tutaj w tym miejscu mam taką pętelkę, widzicie? Ją sobie wyciągam na lewy drut i przerabiam ją na prawo. Dwa oczka lewe z drutu. Gdzie tu mam podniesione oczko, więc kolejne. Tu widać to oczko moje, które chcę podnieść. W tym miejscu. Jeżeli jest jakiś problem z podniesieniem, to można sobie pomóc szydełkiem. Jedno oczko prawe. I obok jest następne. Następna pętelka i też ją przerabiam na prawo. Dwa oczka lewe z drutu. Czyli oczka lewe zawsze przerabiam normalnie z drutu. Tu miałam podniesioną pętelkę, tu mam następną. Jeden i zaraz obok, widzicie tu, jest następna.
i 2. I 2 oczka lewe. Gdzie tu mam podniesione, tu zaraz obok jest następne. I zaraz obok. Następne. I w ten sposób pracuję przez całe okrążenie. Wrócę do Was pod koniec i skończymy sobie to okrążenie razem. Czyli oczka lewe przerabiam normalnie z lewego drutu, a prawe sobie podbieram z tych pętelek tutaj przy tym moim łańcuszku rozpoczynającym. Zobaczcie, jestem na końcu już tego okrążenia i ponieważ ja robię czapkę z wywinięciem, to tutaj sobie podnoszę dwa ostatnie oczka prawe. Jeden. Tutaj mam moje ostatnie oczko prawe. I ostatnim oczkiem, jakie przerobię, będzie oczko lewe z drutu. Jeżeli robicie czapkę bez wywinięcia, to ostatnie powinniście mieć oczko prawe podniesione właśnie tutaj stąd. I jestem na końcu mojego okrążenia. I teraz, nim wyciągnę sobie łańcuszek, ten początkowy, to sobie przerobię jedno okrążenie, sprawdzając przy okazji, czy zgadza mi się liczba oczek. Już teraz na drucie powinnam mieć tyle oczek, ile zaprojektowałam. U mnie to są 144 oczka. Ściągaczem 2 na 2, przy czym początek i koniec okrążenia mam między dwoma oczkami lewymi. Więc zrobię sobie to okrążenie i spotkam się z Wami po tym okrążeniu i wyciągniemy razem ten łańcuszek. Ok, zrobiłam sobie to jedno okrążenie, przeliczyłam oczka, wszystko mi się zgadza. Więc teraz będę sobie wyciągać ten łańcuszek początkowy. Jeżeli wszystko dobrze zrobiłam, wszystkie oczka podebrałam dobrze, to nic mi się tu nie powinno spruć. Zobaczcie, wyciągam sobie w ten sposób. Jeżeli jest jakaś trudność, co się przyhaczyło, to można sobie tę nitkę po prostu... przeciąć. Już tej nitki pomocniczej nie będziemy potrzebować. Myślę, że już widać właśnie to specyficzne rozpoczęcie. Już zaraz nitkę wyciągniemy. I zobaczcie, tak wygląda ściągacz mojej, początek ściągacza mojej czapki. Teraz ja będę sobie dziergać wywinięcia. Jeżeli robicie czapkę bez wywinięcia, to możecie przewinąć sobie film do tej minuty, którą Wam tutaj teraz pokazuję. Więc ja zrobię wywinięcie i wrócę do Was, jak je skończę i powiem Wam wtedy, co dalej. Zobaczcie, mam wydziergane już moje wywinięcie na taką wysokość, na jaką chciałam. U mnie jest to około 5 cm. To, co będę teraz robić, to wydziergam sobie dwa okrążenia samych oczek prawych. Czyli niezależnie od tego, czy miałam w poprzednim okrążeniu oczko prawe czy lewe, robię dwa okrążenia oczek prawych, dzięki czemu będę miała taki rowek,
w którym będę miała wygięcie mojej czapki, tego mojego. Po prostu czapka będzie się w tym miejscu zginać. Więc teraz dwa okrążenia robię samych oczek prawych i wtedy do Was wrócę i pokażę Wam, co robimy dalej. Zobaczcie, mam wydziergane dwa okrążenia oczek prawych i widzicie, tworzy mi się tutaj już taki rowek, który da mi takie naprawdę super trzymanie tego wywinięcia. Od tego okrążenia będę znowu robić ściągacz 2 na 2, ale tym razem odwrotnie. To znaczy, jeżeli miałam oczka prawe tutaj na moim, dziergając moje wywinięcie, to powyżej będę miała oczka lewe. Jak pamiętacie, miałam początek i koniec okrążenia między dwoma oczkami lewymi, więc teraz będę miała rozpoczęcie mojego, będę miała rozpoczęcie, początek i koniec mojego okrążenia między dwoma oczkami prawymi. Więc robię sobie oczko prawe, dwa oczka lewe, oczko, dwa oczka prawe. Czyli tak naprawdę dochodzę teraz do takiego momentu, jakbym dziergała, tak jak Wam mówiłam, jeżeli dziergacie czapkę bez wywinięcia, to znaczy mamy początek i koniec okrążenia między dwoma oczkami prawymi. Zrobię sobie do końca to okrążenie i do Was wrócę i sobie razem wyliczymy, na jaką wysokość będziemy robić tę czapkę. Ok, zobaczcie, mam wyprowadzony ściągacz 2 na 2 i będę go sobie teraz dziergać, tak naprawdę cały czas. Pokażę Wam teraz, jak ja sobie wyliczam, na jaką wysokość mam sobie no, dziergać tak naprawdę tym ściągaczem 2 na 2 do momentu, gdy zacznę robić to moje krzyżowe zamknięcie. Z pomocą przychodzi mi tutaj moja próbka. Pierwsze co, to mierzę sobie, ile rzędów daje mi 10 cm. U mnie to jest 30 rzędów. I teraz zobaczcie. Czyli 10 cm, 30 rzędów. Wyliczę sobie teraz, ile rzędów zajmie moje zamykanie oczek. Ja mam 144 oczka w okrążeniu. I teraz tak, oczko będę zamykać po 8 oczek w okrążeniu. Czyli 144 dzielę sobie przez 8, to daje mi 18. Przy czym będę zamykać te oczka w co drugim okrążeniu. Więc 18 razy 2 to się równa 36, ale ostatnim okrążeniem, jakie zrobię, będzie okrążenie zamykające, więc tych okrążeń bez zamykania będę miała o jedno mniej, czyli 36 minus 1 równa się 35. Czyli całe moje zamykanie oczek, żeby stworzyć ten krzyż na czubku głowy, zajmie mi 35 okrążeń. Więc teraz mam tutaj 35 rzędów okrążeń. To jest mój x. To x równa się 10 razy 35 podzielić przez 30. I to jest około 12 cm. Więc te 12 cm zajmie moje zamykanie oczek. Jak pamiętacie, gdy z początku filmu, gdy mierzyłam swoją głowę, to od czubka głowy do, powiedzmy, końca ucha miałam około 25 cm. Ja chcę, żeby ta czapka była odrobinę wyższa, nie bardzo wysoka, ale wyższa, więc chcę, żeby moja czapka miała między 27 cm wysokość czapki. Więc 27
minus te 12 cm, które potrzebuję na zamykanie czapki, to jest 15 cm. Więc od momentu zgięcia, czyli od tego momentu będę sobie teraz mierzyć moją czapkę i dziergam ją na 15 cm ściągaczem 2x2 i wtedy ją sobie zmierzę i zobaczę, czy tak mi odpowiada, czy coś będę jeszcze modyfikować i wtedy do Was wrócę i będziemy zamykać naszą czapkę. Zobaczcie, tak wygląda na chwilę obecną moja czapka. Zrobiłam tutaj te 15 cm, które sobie zaplanowałam. Jak widzicie, mamy tutaj tą linię zgięcia. Dzięki temu zobaczcie, że czapka, gdy ją wywijam, idealnie się tutaj trzyma. Nic nie będzie mi się po prostu odwijać. Zatem przystępujemy teraz do zamykania góry naszej czapki. Pierwsze co, musimy wyznaczyć sobie miejsca, w których włożymy sobie pozostałe trzy znaczniki. Będą to miejsca tutaj, tak? Tutaj mam pierwszy mój znacznik, w którym mam początek i końc okrążenia. Włożę jeszcze znaczniki tutaj w tych miejscach. Trzy znaczniki. Więc liczba moich oczek, którą miałam na początku, u mnie jest to 144 oczka. Dzielę sobie przez 4 i to jest 36 oczek. Więc kolejne znaczniki wkładam sobie co 36 oczek. I jeżeli wszystko mam dobrze tutaj na drutach, to każdy znacznik powinnam mieć pomiędzy dwoma oczkami prawymi. Wkładam więc sobie te pozostałe 3 znaczniki. Mam umieszczone cztery znaczniki. I teraz zobaczcie, zgodnie z tymi rysunkami, które mam tutaj, chcę, żeby te dwa oczka prawe, przy których mam znaczniki, były zawsze na wierzchu, tworząc mi tutaj ten schemat krzyża na szczycie mojej czapki. Te wszystkie oczka, które będą się zbiegać do tej sekwencji dwóch oczek prawych, przy każdym znaczniku będą się tak jakby chować pod te oczka prawe. Więc teraz od tego okrążenia, w co drugim okrążeniu będę zamykać oczka, będąc przed i za znacznikiem. Na początku okrążenia jestem za znacznikiem i gdy jestem za znacznikiem, to robię w ten sposób, że chcę, żeby to drugie oczko, które mam na lewym drucie, schowało mi się pod oczko pierwsze, czyli pod moje oczko prawe. Zatem, niezależnie od tego, czy mam jako drugie oczko, oczko lewe czy oczko prawe, robię zawsze tak samo. To znaczy, układam sobie oba oczka na drucie w ten sposób, żeby prawe nóżki były z tyłu, czyli lewe nóżki mają być z przodu, czyli w ten sposób. Przy lewym oczku jest prawidłowo. Układam w ten sposób i przerabiam oba oczka razem na prawo. Widzicie teraz. To pierwsze oczko, oczko prawe, przykryło mi oczko drugie. W tym wypadku było to oczko lewe. I teraz przerabiam wszystkie oczka, tak jak schodzą mi z drutu, do momentu, kiedy będę dwa oczka przed znacznikiem. I zobaczcie, teraz jestem dwa oczka przed znacznikiem. Mam jako pierwsze oczko lewe, jako drugie oczko prawe i chcę, żeby to oczko lewe schowało mi się pod to oczko prawe. Przy czym niezależnie od tego teraz, czy jako pierwsze będę miała oczko lewe, czy oczko prawe, tak samo zawsze postępuję.
To znaczy układam sobie oba oczka na drucie w ten sposób, żeby prawe nóżki tych oczek były z przodu, czyli to lewe oczko muszę sobie przekręcić, to prawe oczko mam prawidłowo i wbijam się tak jakby za tym prawym oczkiem i przerabiam te oczka razem na prawo. I zobaczcie, że to oczko lewe schowało mi się pod oczkiem prawym. Przekładam sobie znacznik, jestem za znacznikiem, więc teraz układam oba oczka na drucie, czyli dwa pierwsze oczka na drucie w ten sposób, żeby lewe nóżki były z przodu, więc to prawe oczko muszę sobie przekręcić. To lewe oczko mam prawidłowo i przerabiam razem na prawo. I mam jako oczko prawe nieprzekręcone, lewe oczko schowało się pod oczkiem prawym. I znowu przerabiam wszystkie oczka tak, jak mi schodzą z drutu, do momentu, kiedy będę miała, kiedy będę dwa oczka przed znacznikiem. Ok, jestem dwa oczka przed znacznikiem. I teraz oba oczka muszę mieć ustawione w ten sposób, żeby prawe nóżki były z przodu, więc to lewe oczko, które tutaj mam, muszę sobie obrócić i wbijam się za drugim oczkiem i przerabiam oba oczka razem na prawo. Dzięki temu to pierwsze oczko, które miałam na drucie, schowało mi się pod drugie oczko. Przekładam sobie znacznik i teraz oba oczka, które mam na drucie, dwa pierwsze oczka, które mam na drucie, muszę sobie obrócić w ten sposób, żeby lewe nóżki były z przodu. I przerabiam te dwa oczka razem na prawo. I teraz drugie oczko schowało mi się pod pierwszym. I znowu przerabiam wszystkie oczka tak, jak mi schodzą z drutu, do momentu, kiedy znowu będę dwa oczka przed znacznikiem. Jestem znowu dwa oczka przed znacznikiem, więc oba oczka muszę mieć ustawione tak, żeby prawe nóżki były z przodu i wbijam się za drugim oczkiem i przerabiam je razem na prawo. Przekładam znacznik i teraz oba oczka, dwa pierwsze oczka muszą mieć lewe nóżki z przodu i przerabiam je razem na prawo. I znowu, teraz już będę przy znaczniku, który wyznacza mi również początek i koniec okrążenia. I znowu zatrzymuję się w momencie, kiedy będę dwa oczka przed tym znacznikiem. Zobaczcie, doszłam do końca okrążenia i jestem dwa oczka przed znacznikiem wyznaczającym mi początek i koniec okrążenia. I znowu układam sobie dwa oczka w ten sposób, żeby miały prawe nóżki z przodu i przerabiam je razem na prawo. Przekładam sobie znacznik i teraz to okrążenie kolejne. W tym okrążeniu nie będę robić redukcji oczek, czyli wszystkie oczka, które mam, przerobię sobie tak, jak mi schodzą z drutu. Czyli mam oczko prawe, jedno oczko lewe, dwa oczka prawe i tak po kolei, tak jak wychodzi mi z oczek, które mam w poprzednim okrążeniu. Spotkam się z Wami na końcu i powiem Wam wtedy, co dalej. Ok, jestem na końcu mojego okrążenia. Teraz będę przerabiać okrążenie trzecie, czyli nieparzyste, w którym znowu będę robiła sobie redukcję oczek, dokładnie tak samo, jak robiłam to w pierwszym okrążeniu z redukcjami. I potem w czwartym okrążeniu znowu nie będę robiła redukcji, czyli przerobię wszystkie oczka tak, jak mi schodzą z drutu. I wrócę do Was w piątym okrążeniu, kiedy będziemy redukować oczka prawe i pokażę Wam tutaj przy jednym znaczniku, jak to robić. Także wracam do Was za dwa okrążenia. Zobaczcie, jestem w piątym, teraz będę robiła piąte okrążenie.
mojego zamykania czapki, czy jestem w okrążeniu nieparzystym, więc będę robiła redukcję oczek. Jestem za znacznikiem, który wyznacza mi początek i koniec okrążenia. I zobaczcie teraz, dwa pierwsze oczka, jakie mam na drucie, to są dwa oczka prawe. Układam je sobie na drucie tak, żeby ich lewe nóżki były z przodu i przerabiam je razem na prawo. Czyli robię tak naprawdę dokładnie tak samo, jak robiłam, gdy było tutaj jako drugie oczko lewe. I widzicie, to drugie oczko schowało mi się pod to oczko prawe, które jest z tej mojej sekwencji dwóch oczek prawych, która mi ma tworzyć krzyż na szczycie mojej czapki. Biegnę teraz do kolejnego znacznika. Wszystkie oczka przerabiam tak, jak mi schodzą z drutu. Ok, jestem dwa oczka przed znacznikiem. Mam na drucie dwa oczka prawe i są one ustawione w ten sposób, że ich prawe nóżki są z przodu. Wbijam się za drugim oczkiem w ten sposób i przerabiam na prawo. I zobaczcie, to pierwsze oczko schowało mi się pod drugim oczkiem. I tak naprawdę w ten sposób przerabiamy cały czas, redukując oczka. A więc tak, teraz tak naprawdę do szczytu naszej czapki robimy w ten sposób, że w okrążeniach nieparzystych redukujemy oczka przy znacznikach w taki sposób, jak Wam pokazałam, a w okrążeniach parzystych tak naprawdę przerabiamy oczka tak, jak nam schodzą z drutu. Ja do Was wrócę pod koniec, gdyż będę bliska zakończenia mojej robótki. Przerobimy ten ostatni kawałek wspólnie i razem zamkniemy naszą robótkę już na gotowo. Także dziergamy sobie dalej i widzimy się za chwilę. Zobaczcie, jestem już pod sam koniec zamykania mojej czapki. Widać tutaj właśnie to wykończenie krzyżowe. Teraz zrobię z Wami bodajże dwa ostatnie okrążenia i będziemy zamykać już cały szczyt tej czapki. Jestem w przedostatnim okrążeniu zamykania mojej czapki. Mam teraz między znacznikami po 4 oczka i to jest okrążenie, w którym nie mam redukcji oczek. Przerobię sobie to okrążenie. Ok, i teraz robię ostatnie okrążenie, w którym robię redukcję. W zasadzie mam w tym okrążeniu same redukcje. I po tym okrążeniu zostanie mi na drutach tylko 8 oczek.
Teraz te wszystkie znaczniki powyjmować. Już nie będą potrzebne. I teraz obetnę sobie nitkę. Taki kawałek. Biorę igłę dziewiarską i będę teraz łapać igłą wszystkie oczka z drutu. Widzicie, to jest moje ostatnie oczko, które przerobiłam, więc teraz po kolei wszystkie oczka, które mam na drutach, łapię sobie igłą. Jak już jakieś złapię, mogę sobie drut po prostu wyjąć. Teraz po prostu zabezpieczam sobie te oczka. I zobaczcie, teraz tutaj na szczycie widać właśnie to moje krzyżowe zamknięcia. Oczywiście czapka jest jeszcze niezblokowana i niewyprana, ale widzicie tutaj, ponieważ liczba moich oczek podzielona przez 16 dawała mi nieparzystą liczbę, u mnie to było 9, to widzicie tutaj do środka dochodzę oczkami lewymi, tak jak Wam pokazywałam. Tutaj zgodnie z tym schematem. Mam nadzieję, że tutorial Wam się spodobał i był dla Was pomocny. Jeśli wydziergacie czapkę z tego mojego tutorialu i będziecie chciały się pochwalić w swoich social mediach swoim wydziergiem, to bardzo Was proszę, oznaczcie mnie, bardzo chętnie zobaczę Waszą pracę. I udostępnię u siebie oczywiście, jeżeli będziecie mieć takie życzenie. Serdecznie Wam dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Oczywiście proszę Was o kciuki w górę, komentarze i oczywiście o subskrypcję tego kanału. Bardzo chciałabym jeszcze bardziej go rozwinąć. I bardzo Wam wszystkim dziękuję za to, że tutaj ze mną jesteście. Jeżeli macie ochotę, możecie mi też postawić kawę. O wszystkich szczegółach dowiecie się z opisu do tego filmu. A tymczasem bardzo Wam dziękuję za ten wspólnie spędzony czas i widzimy się już wkrótce. Pa!